Cześć, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dawno tego typu filmu nie było, więc szczerze powiedziawszy, stęskniłam się. No ale tak, mamy piąteczek, ja zaczynam troszkę później i teraz się maluję, ale szczerze powiedziawszy, tak mi to teraz szybko idzie, bo jak sobie zrobiłam rzęsy, laminację brwi, to tak naprawdę muszę tylko nałożyć podkład i wykonturować twarz. No i oczywiście przeczesać sobie tutaj brewki czy rzęsy. Natomiast no nic więcej nie robię i mam święty W tle oglądam sobie tutaj Lucyfera. Dyziek! Dyzio jest tutaj ze mną. No tak, dzień dobry. Co się tak denerwujesz, co? Idziemy? Jeszcze chwilę przed pójściem do pracy, więc chciałam tak z wierzchu posprzątać, wytrzeć kurze i ogarnąć kuchnię. W międzyczasie też będę smażyć naleśniki na obiad, bo później jak już pójdę do pracy, to kończę chyba koło 18, także chyba sobie zimne wezmę, żeby w międzyczasie gdzieś tam zjeść, ale nie o tym. Chciałam Wam pokazać, że właśnie wczoraj kupiłam sobie Swiffera. Wzięłam dwa, jeden do pracy, jeden tutaj. I tak na próbę spróbowałam właśnie przetrzeć kurze wczoraj i naprawdę to fajnie zbiera. Na razie mam z jednym wkładem, bo stwierdziłam, że nie będę więcej kupować, dlatego, że trzeba najpierw sprawdzić, czy to się w ogóle mi sprawdzi. No na pewno stół, tak jak tutaj mamy, to czasem jemy kolację. W sumie w tygodniu, no w tygodniu może nie, ale w weekendy tak. Więc gdzieś tam faktycznie się coś wyleje, czy no po prostu brudzi bardziej. Więc tu i tak trzeba wilgotną szmatką. Natomiast jeżeli chodzi o parapet czy komodę, no to takie rzeczy spokojnie można tym Swifferem przejechać, bo tak naprawdę tylko osadza się tam kurz, nie ma żadnego innego brudu. Także myślę, że będzie to naprawdę coś fajnego, bo wczoraj jak tym robiłam, to tak jak mówię, no byłam zaskoczona pozytywnie, więc dzisiaj w pracy również przetestuję na te liście, bo do tego właśnie brakowało mi czegoś, czym będę mogła je przeczyścić. No ale tak, teraz ogarnę właśnie te kurze, no i później zabieram się za kuchnię i naleśniki. Tutaj te schodki, a to jest drewniane, więc ciężko jest to jakimiś szmatkami po prostu przetrzeć. A tutaj Swiffer naprawdę wszystko pięknie zebrał. Nie no, będzie trzeba kupić wkłady, bo faktycznie jest to coś mega wygodnego. Dobra, zabieram się za zrobienie tych naleśników, a w międzyczasie będę sobie sprzątać kuchnię. Ja tak robię z połowy porcji, bo strasznie dużo ich wychodzi. Tutaj niby jest 10 sztuk z całej porcji, ale nie wiem, no ja robię takie cieniusieńkie i w zasadzie z 10 sztuk to ja mam, omijam ten krok i od tego zaczynam. I tak jak mówię, robię z połowy porcji, bo z tej połowy to ja mam mniej więcej właśnie 10-11, no dobra, 10 sztuk właśnie z połowy. Tylko że robię cieniutkie i też nie na bardzo dużej patelni, więc może dlatego. Thank you.
Okej, przygotowałam sobie już stanowiska pracy, więc mam jeszcze chwilkę, zanim przyjedzie klientka. I chciałam Wam powiedzieć o tym dyfuzorze, bo może ktoś z Was nie widział odcinka nowego na kanale. Coś ostrość się gubi. Dobra, mamy to. Mam nadzieję, że będzie ok. Może nie widzieliście jeszcze, nagrałam odcinek o aromaterapii i tam przedstawiam Wam nowy dyfuzor od firmy Aromatli. Naprawdę jest przepiękny. Mam tutaj z bliska, jeszcze postaram się tak pokazać. Fajnie jest wykonany i przez to, że jest matowy, to daje taką imitację zamszu. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ja mam kolorek zielony z tego względu, że właśnie wiedziałam, że będę chciała go tutaj użytkować. Dlatego, że w domu już mam jeden dyfuzor i no, nie potrzebuję kolejnego. Ja tam w środku wlałam wodę i dodałam kilka kropli olejku. No i teraz włączam. Tutaj albo mamy taki tryb ciągły, albo możemy też włączyć przerywany. Ja w sumie tutaj w pracy mam ten drugi tryb, czyli właśnie przerywany. A w tym filmie, w którym opowiadam o nim i o aromaterapii, też zostawiłam coś dla Was, więc zachęcam Was, żeby sobie oglądnąć, bo myślę, że warto. No i jeszcze czas szybciutko przetestować Swiffera. Ten jeszcze jest zamknięty. Od razu Wam pokażę, jak to wygląda. Mamy trzy części. Tutaj najpierw musimy sobie złożyć rączkę. No i tutaj musimy sobie tak w miarę naciągnąć. I tutaj odkładamy. Także nic skomplikowanego. Właśnie potrzebowałam czegoś takiego do tych liści, bo ciężko jest mi je szmatką wyczyścić, a to naprawdę fajnie zbiera kurz. To zresztą widzieliście, jak Wam pokazywałam w domu. Także muszę sobie wszystkie liście przejechać. Też zamówiłam ściankę z kwiatów, ale to Wam opowiem w innym filmie, bo jednak zdecydowałam się na kwiaty, a nie na liście drugi raz. Ale tak jak mówię, w kolejnym filmie Wam wszystko opowiem. Ja właśnie skończyłam. Biorę w końcu kurtkę i zmykam powoli do domku. Właśnie mi się wyładował, więc właśnie podłączyłam do ładowania. Telefon biorę teraz, żeby wszystko wyłączać, ogarnąć, to bierzemy. Aha, moment, jeszcze bramkę muszę zamknąć, ale nie wiem, gdzie mam klucz. Pewnie w bramce. Cześć, w sobotę ja właśnie skończyłam. Jest godzinka 12, także bardzo dobry czas. I zaraz czekam, właśnie muszę napisać do Kuby, gdzie tam ten telefon, żeby przyniósł mi odkurzacz. Już mu piszę, ogarnę to i w ogóle tutaj z wierzchu musimy jechać do galerii. W ogóle czemu ja to tak używam? No od razu lepiej, bo przynajmniej ręka mnie nie będzie boleć. Więc tak, musimy jechać do galerii, bo przyszły Kubie kurtki zimowe. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Ostatnio zamówiliśmy jedną, ale jednak za duża i źle wygląda. Więc teraz wzięliśmy inne dwie i od razu ewentualnie tam zwrócimy. Także tak, a później mam ambitny plan robić pączki pieczone, bo czuję lekki niedosyt. Jak nie lubię za bardzo pączków, w sensie może nie, że nie lubię, ale nie przepadam jakoś bardzo, tak czuję właśnie taką potrzebę zjeść sobie pączka, ale będę je robiła w fit wersji, znalazłam na Instagramie jakiś przepis, tam twarogowe takie pączki z nadzieniem z dżemu takiego, wiecie, 100% niesłodzonego i dodatkowo są pieczone, a nie smażone, także zobaczymy, co mi wyjdzie, oczywiście no, zostajecie ze mną, więc Wam pokażę i mam nadzieję, że będzie spoko, bo mam na nie bardzo dużą ochotę. A wieczorem wybieramy się na kolację, już mamy zarezerwowany stolik, także fajnie, bo w tym miejscu jeszcze nie byliśmy, więc jestem bardzo ciekawa, czy jedzonko będzie dobre. Ale koniec już mojego gadania, bo się nagadałam z klientkami, że już mam dosyć, także nie wiem, skąd jeszcze biorę siłę, żeby gadać tutaj. Piszę mu to, bo w końcu nie wysłałam i zabieram się za sprzątanie. No, zrób te miny. Nie. Nie idź, bo przecież makijaż będziemy robić. Muszę pranie wynieść, wyciągnąć. A jak chcesz jechać na zakupy bez makijażu? Ja już byłem na zakupy. Ale na zakupy po kurtkę. Jak chcesz jechać bez makijażu? No nie potrzebuję, jestem taki piękny. Thank you.
ja tutaj jeszcze dostałam od mamy różę, więc zmieszam ją z tym dżemem truskawkowym, bo jednak takie nadzienie różane będzie dużo, dużo lepsze. Ciasto mi się już tutaj wyrobiło, ale jedna taka sugestia, że jeżeli robicie to w Thermomixie i wszystko tam najpierw jest do miksowania, a później ciasto trzeba wyrobić, to można sobie tam włączyć miksowanie i obroty wsteczne, ale czy tam nie wiem jak to można jeszcze zrobić, na pewno są różne sposoby. Natomiast ja polecam sobie wejść w interwał, dałam na 3 minuty, no i tutaj na całość kłosek. I wtedy faktycznie fajnie się tutaj ciasto wyrobi tak jak ma być. A więc tak wyglądają moje pączki. Jak widzicie, mam ich 10. Jedne są mniejsze, drugie większe. Tutaj wylewa mi się trochę nadzienia, bo chciałam upchać go jak najwięcej, ale mam nadzieję, że zaraz jak zaczną się piec, to ono zostanie w środku i nie będzie się wylewać. No zobaczymy, to jest pierwsza próba, więc miejmy nadzieję, że będzie spoko. Są pączuchy, właśnie sypię z mielonym erytrytolem. Zrobiłam z niego, jak widzicie, cukier, puder. Tu jeszcze dołożę. Porozdzielałam, bo chcę dać wszystkim do przetestowania, ale są naprawdę mięciusieńkie i ja trochę przesadziłam z nadzieniem, bo gdzieniegdzie mi się niestety powylewało. Natomiast sam w sobie pachnie pączkiem i jest mięciutki jak pączek, także myślę, że jest to naprawdę bardzo dobry przepis i godny polecenia, ale idę zaniosę wszystkim, niech oceniają. Idziemy do największego znawcy. Proszę spróbować pączucha. Smakuje Ci? No.